26 maja to dzień, najpiękniejszy dzień w ciągu całego roku, z tego względu, że jest to święto kobiet, dzięki którym żyjemy, które nas wychowały, które poniosły wiele trudu i ponoszą cały czas, żebyśmy na początek uśmiechali się, później mówili, chodzili i no, oczywiście zostali wykształceni. To dzień matki. Dzień Matki jest dniem szczególnym, zwłaszcza dla dzieci, zwłaszcza dla mężczyzn, którzy mają już swoje dzieci i wiedzą, jak wiele trudu trzeba ponieść, żeby nas wychować. Myślę, że każdy w tym dniu chce przygotować danie, chce przygotować coś, czym zaskoczy swoją mamę. Ja dzisiaj, ze względu na to, że jest to 26 maja, chcę przygotować coś, co będzie może nie tyle daniem, co takim małym entree do kolacji z okazji Dnia Matki. To będzie sałatka. Sałatka, która będzie się składała z białych i zielonych szparagów. Oczywiście gotowanych. Możemy je zastąpić szparagami marynowanymi. Modnego dzisiaj w kulinariach arbuza i melona. Szparagi białe i zielone, do tego kiełki ze słonecznika, prażone pestki słonecznika, oliwki czarne, zielone, lekki klimat kuchni śródziemnomorskiej, do tego marynowana mini kukurydza, fajny smak, fajny element dekoracyjny. I coś dla koloru, poza arbuzem, który posiada różny kolor, najczęściej czerwony, ale z czerwienią jest różnie, dodałem coś, co jest bardzo czerwone, słodkie, to jest smażona papryka, którą bardzo polecam do tej sałatki. Coś, z czego będzie zadowolony mój dobry kolega kucharz z Grecji, jedyny Grek w kulinariach w Polsce, to Teo Wafilidis, jego ukochany ser feta. Obiecał, że pojawi się na www.doradcasmaku.pl. Obiecał, że wspólnie przygotujemy coś prostego, co będzie na pewno oryginalne, na pewno będzie w smaku greckim. Dzisiaj na pewno oliwki zielone i czarne i ten ser jest z Grecji. Co należy zrobić na samym początku z tym serem, to skropić go jak mawia, lekko oliwą z oliwek. I możemy wsadzić do lodówki, żeby był chłodny, jeśli jest bardzo gorąco. I posypać oregano. Tylko lekko ruszamy palcami, bo z oregano to tak jak z polskim majerankiem. Jeśli poruszymy, troszeczkę będzie bardziej aromatyczne. Ser odstawiamy na bok i robimy sos. Ze względu na kompozycję tej sałatki, jak i klimat śródziemnomorski, myślę sobie, że sos oliwki i feta, sos grecki będzie idealnym rozwiązaniem. Ale tutaj mała podpowiedź. Normalnie ten sos powinniśmy połączyć z jogurtem, czyli by nam pasował idealnie do grillowanych warzyw, do grillowanych mięs. Natomiast nie wszyscy jadają jogurt. Nie wszyscy jadają jogurt, a już na pewno ten jogurt niekoniecznie pasuje do sałatki, która ma być bardzo kolorowa i zależy mi na tym, żeby wszystkie warzywa i owoce było widać. I co wymyśliłem sobie? Z wcześniejszego gotowania pozostała mi oliwa z ziołami, w której marynował się czosnek. Ta oliwa jest bardzo aromatyczna.
Wystarczy wsypać do słoiczka sos grecki. Dodać odrobinę wody mineralnej. O. I powstaje nam coś, co barmani nazywają szekerem. Coś, w czym będziemy mogli bez żadnego problemu połączyć sobie nasz sos winegre. Mało tego, że go połączymy, to możemy sobie zrobić jeszcze coś takiego, że wykorzystamy go tylko tyle, ile potrzebujemy, a pozostałą część wsadzimy do lodówki i pozostawimy na drugi dzień. Żeby pokazać dokładnie, o co mi chodzi, to proszę spojrzeć. To jest talerz, na którym będziemy układać sałatkę. Super smak. Czyli mamy sos gotowy. Jeśli jest upalna pogoda, to dobrze jest taki sos po przygotowaniu wsadzić do lodówki, tak abyśmy go ochłodzili. Powiedziałem, że Dzień Matki to szczególny dzień w całym roku, zwłaszcza dla mnie. Mamo, serdecznie Cię pozdrawiam i mam nadzieję, że to coś, co przygotuję na początek, będzie idealną sałatką. Arbuza kroimy w kostkę i to nie zależy nam na tym, żeby był pokrojony w grubą kostkę. Do tego dla koloru dodamy białego melona. Też grubsza kostka. To jest tak uniwersalna sałatka, którą chcę Państwu zaproponować, że jest to sałatka, którą możemy sobie bez żadnego problemu przygotować również na deser i będzie to na pewno coś, co będzie orzeźwiające. Dwie szparagi białe. Powiedziałem, że możemy je zastąpić szparagami marynowanymi. Tutaj nie ma żadnego problemu. Ale jeśli będzie to czerwiec, lipiec, to wykorzystajmy świeże szparagi. O, mamy zielony kolor. I do tego teraz dodajemy kilka oliwek. Dodam całe, z tego względu, że całe lepiej mi trafiają na widelec i wydaje mi się, że są zdecydowanie smaczniejsze. To, o czym należy pamiętać, to czarne oliwki zielone do sałatek powinniśmy podawać bez pestek, aczkolwiek Włosi, Hiszpanie, Grecy, fachowcy w tej branży mówią, że najbardziej aromatyczne i najlepsze oliwki na świecie są właśnie z pestkami. Dobrze, mamy oliwki. Do tego nasza marynowana kukurydza i coś, co uważam za fantastyczny produkt, smażona papryka. Ja wiem, ile jest pracy i wszyscy smakosze wiedzą, ile czasu zabiera zrobienie papryki, którą trzeba czerwoną kupić, wsadzić do piekarnika, 200 stopni, upiec, czarna, do folii, zamknąć, para, skóra się oddziela od skóry, łupimy, obieramy, la 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 la. Nie prościej? Dobrze, mamy wszystkie warzywa, stary kulinarny trik, po to mamy zapaskę i dodajemy nasz ser feta, może nie tyle nasz, co naszego kolegi Greka, ale jak w Polsce, to znaczy nasz. I teraz tak, prażone pestki słonecznika. Możemy je zastąpić na przykład prażonymi orzeszkami pini. Jeśli pestki słonecznika, to kiełki słonecznika, które są chrupiące, mają fajny smak, idealnie komponują się z naszą sałatką. Mamy wszystko w tej sałatce, co pojawiło się na naszym stole. Brakuje nam sosu,
który wyciągamy z lodówki, jak mówiłem, mieszamy jeszcze raz. Przypominam, oliwa z ziołami zmarynowanego czosnku. Do tego dodałem grecki sos do sałatek i odrobinę wody mineralnej. I tym sosem, który zrobił się, jak widzicie, kremowy, polewam wszystkie składniki. One się przegryzą, nabiorą smaku i co? Jeszcze tyle sosu mi zostało. Będzie na drugi dzień do sałatki, jeśli mamie zasmakuje ta sałatka. Mamy jeszcze odrobina pestek i coś, co powinno się pojawić w takiej sałatce, to kilka listków świeżego oregano, a jak owoce, to też kilka listków świeżej mięty. I tak wygląda sałatka, z serem feta, z marynowaną mini kukurydzą, z smażoną papryką, z owocami, z serem feta, oregano, z greckim sosem winegre. Mam nadzieję, że każda mama będzie dumna, jeśli taką sałatkę dla niej przygotujecie. A jeśli chcecie iść bardziej odważnie, no to www.doradcasmaku.pl. Tam znajdziecie na przykład no po takiej szalonej sałatce, myślę, że taki aromatyczny krem z marchewki lub marchewkę zastąpicie dynią, na pewno będzie pasowało idealnie. Albo na przykład medaliony z polędwicy wołowej z sosem czekoladowym. Ja swojej mamie i wszystkim mamom w Polsce składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, bądźcie z nas dumne, a Ciebie, mamusiu, bardzo kocham. Wszystkiego dobrego.